chrześcijańska to Kościół, który w oparciu o Pismo Święte i moc Ducha Świętego kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. Siedziba naszego Kościoła znajduje się w Płocku przy ulicy Nowowińskiego 9. W każdą niedzielę o godzinie 10 drzwi naszego Kościoła są otwarte dla każdego, kto pragnie przyjść, posłuchać Bożego Słowa i zobaczyć, jak wielbimy Boga. Chętnie też współpracujemy z innymi kościołami. Szczególnym owocem takiej współpracy jest wspólne tłumaczenie Pisma Świętego Nowego Testamentu, gdzie pośród teologów z Kościoła katolickiego czy prawosławnego znaleźli się również i nasi teolodzy. Jako Kościół Jezusa Chrystusa pragniemy mieć pozytywny wpływ na nasze miasto, ale aby Kościół mógł właściwie funkcjonować, potrzebni są ludzie, którzy poświęcą swój czas i swoje umiejętności. W naszym Kościele są tacy ludzie i dlatego dzięki nim mogą funkcjonować takie oto służby. Abraham Kuyper powiedział: istnieją dwa rodzaje piękności. Jedną Bóg daje człowiekowi przy urodzeniu i ona przemija jak kwiat. Tę drugą daje Bóg, kiedy człowiek przez Jego łaskę odradza się na nowo. Ta piękność nie przemija, ale wiecznie trwa. Dlatego też systematycznie, to jest raz w miesiącu, w sobotnie popołudnie, w budynku zborowym naszego kościoła, spotykają się kobiety, aby tę Bożą piękność rozwijać poprzez studiowanie Pisma Świętego, gdyż w drugim liście do Tymoteusza 3,16 jest napisane, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Spotkania młodzieżowe, zachęta do życia w oparciu o Boże standardy, a także do codziennej relacji z Bogiem poprzez modlitwę, studiowanie Biblii i angażowanie się w służbę. Łącząc przyjemne z pożytecznym, wyjeżdżamy na obozy letnie, zimowiska, konferencje oraz inne przedsięwzięcia mające na celu promocję chrześcijańskiego stylu życia. Dzięki świetnej kadrze dbamy o duchowy i fizyczny rozwój młodzieży, gwarantując nie tylko wykłady, ale również świetną zabawę i aktywny wypoczynek. Służba ta nieustannie się rozwija poprzez ilościowy i jakościowy wzrost grup młodzieżowych. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwo młodzieży, która jest przyszłością naszego kraju. Pan Jezus kiedyś powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, albowiem takie jest Królestwo Boże. Starając się wypełnić wraz z innymi nauczycielami to przekazanie, każdego tygodnia, kiedy rodzice chcą być na nabożeństwie, dzieci mogą być na szkółce niedzielnej, gdzie poznają bliżej Słowo Boże, śpiewają i bawią się i grają. Serdecznie zapraszam każde dziecko. Miłość Boża skłoniła nas do tego, by pomagać bliźnim. Dlatego w naszym kościele powstało takie służba miłosierdzia, ewentualnie można powiedzieć, że to jest służba wsparcia. I robimy to w ten sposób, że co niedzielę wystawiamy koszyk, do którego są zbierane produkty żywnościowe lub inne. I później po nabożeństwie cztery osoby przydzielamy, co danym osobom mamy dać. Również też wierzymy, że Bóg poszerzy tą naszą służbę, że będziemy mogli to robić w mieście, że pójdziemy do ludzi, którzy potrzebują, powiedzieć też im o Jezusie, o dobrej nowinie i że tylko tak naprawdę Bóg może serce przemienić człowieka. I robimy to na chwałę Bożą, niech Bóg odbiera chwałę. Jedną z form aktywności w naszym kościele są grupy domowe. Nazwa wzięła się stąd, że gromadzimy się w naszych domach, aby w tej domowej, rodzinnej atmosferze rozmawiać o rzeczach ważnych dla naszej relacji z Bogiem. Czytamy i rozważamy Boże Słowo. Dzielimy się tym, co nas porusza w tym Słowie, a także dzielimy się świadectwami o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Dzięki temu możemy nie tylko bliżej poznać siebie nawzajem, ale przede wszystkim zbliżyć się do Boga i poznać Go. Jest to naprawdę wspaniały czas. Fundusz Wsparcia jest służbą skierowaną przede wszystkim do członków naszej społeczności. Jest to pomoc finansowa skierowana do tych osób, które są w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, na przykład z powodu choroby, czy też utraty pracy lub innych okoliczności życiowych. Środki na cele funduszu pozyskujemy ze zbiórek naszej społeczności, które dokonywane są raz w miesiącu. Ta forma pomocy ma służyć przede wszystkim okazywaniu sobie miłości, wzajemnej troski
i staranie wobec siebie. Jest w naszym kościele grupa, która spotyka się regularnie w każdą środę. Modlimy się o mieszkańców naszego miasta, a szczególnie modlimy się o władzę, o mądrość Bożą dla nich i właściwe sprawowanie tej pracy. Modlimy się także o siebie nawzajem, modlimy się o uzdrowienia, o różne problemy, które przechodzimy i mamy świadectwa, jak Bóg odpowiada na te modlitwy. Chwała Panu. Amen. Kurs Alfa, który prowadzimy w naszym kościele, jest to cykl spotkań, na których poznajemy podstawy chrześcijaństwa. O co chodzi w chrześcijaństwie? Jakie znaczenie miało zmartwychwstanie i śmierć Jezusa? Kto to jest Duch Święty i jakie jest Jego zadanie? Wielu ludzi po przebyciu tych spotkań odkryło, że chrześcijaństwo nie jest wcale nudne, nieprawdziwe i nieaktualne, lecz daje nam możliwości, zachętę i motywację do przemiany własnego życia, a także i środowiska, w którym jesteśmy. Odkrywamy, że życie może być pełne radości i pokoju i ma znaczny sens, którego dotychczas nie widzieliśmy. Odkrywamy, że człowiek ma wartość, którą wcześniej nie widzieliśmy.